Zacznijmy może od tego, ile macie lat, jak się nazywacie, skąd się wzięliście na koncercie zespołu The Beatles, który przecież triumfy święcił głównie w latach 60. Ja nazywam się Franek Wąsowski. Byłem tutaj, ponieważ pan Grzegorz mnie zaprosił. No i moja rodzina chętnie przyjęła zaprosinę. No i cieszę się, że mogę tutaj zagrać. Wiem skąd inąd, że grasz na perkusji. Czy Ringo Starr jest jednym z twoich muzycznych idoli? Bo to jest taki dosyć nietypowy perkusista, jeden styl rozpoznawalny bardzo. Tak sobie, no w sumie mam innych swoich ulubionych perkusistów, no ale lubię czasem posłuchać Beatlesów i dobrze się czuję. A jakie piosenki dzisiaj wykonałeś? Przede wszystkim trzy utwory. Let It Be, Wild My Guitar, Gently We, Whips. I jeszcze Don't Let Me Down. Don't Let Me Down, czyli nie zawiedź. Nie zawiedźcie mnie teraz i powiedzcie mi, czy na co dzień słuchacie muzyki Beatlesów, czy to taki jednorazowy wyskok? Ja na przykład bardzo kocham klimat lat 60. Bardzo lubię słuchać muzyki właśnie z tamtego okresu i no, często sobie puszczam utwory Beatlesów, więc dalej się. A czy te, które dzisiaj śpiewałaś, to są twoje ulubione, bo śpiewałaś też Imagine? Tak, to są jedne z właśnie z moich ulubionych. Co, może do Ani pytanie, co najbardziej kręci cię w muzyce Beatlesów? W sumie to wydaje mi się, że język angielski, ponieważ moją pasją to jest nie tylko muzyka, ale język angielski. No a więc, że są z Anglii, to uwielbiam takie też klimaty. Liverpoolski akcent, tak? No, powiedzmy, że ten akcent jest w porządku. Powiedz mi, co dzisiaj śpiewałaś, bo śpiewałaś sama, prawda? To tak, solo. Tak, zaśpiewałam jedną piosenkę In My Life z gitarą, tak, solówkę. Czy to jakiś szczególny jest utwór dla ciebie? Tak, powiedzmy, ale wpadłam na niego, ponieważ coveruje go Ed Sheeran, mój ulubiony wykonawca, więc... Czyli można powiedzieć, że współcześni wykonawcy jakby wracają do klasyki, do Beatlesów i dzięki temu też młodzież ma szansę poznać to, co kiedyś było modne. Chociaż powiedzmy sobie szczerze, no muzyka Beatlesów nie starzeje się, jest wiecznie młoda i chyba to dzisiaj było słychać, prawda? Tak, jest oryginalne. No właśnie, teraz pytanie do kolegi jeszcze, bo dzisiaj grałeś na gitarze basowej, ale jesteś multiinstrumentalistą, prawda? Na jakich grasz instrumentach? No poza gitarą basową gram na klarnecie oraz saksofonie oraz pianinie. A jak oceniasz atmosferę dzisiejszego koncertu? No była bardzo taka przyjemna, dobrze był zgrany zespół. Jak to w życiu? Dobrze, to dziękuję. Mam nadzieję, że będziecie śpiewać, grać dalej ambitną muzykę i że spotkamy się jeszcze niejednokrotnie na koncertach w Piasecznińskim Domu Kultury i nie tylko. Dziękujemy. Dziękujemy.